Nasz bohater George dba o pokój w dżungli. Przydaje mu się w tym sztuka nagłego hamowania. Hej, 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 hej! Bez wulgaryzmów! George! Dobrze, że jesteś. Pandy się kręcą, jakby miały robaki. Zrobiłbyś coś z nimi? O, i niech to założą! Lili! Fufu! Niak, niak! Coś się dzieje! Arcydzieło! Istny cud! Dzięki, George! Rany po przegranej liżesz, chłopcze? Nie, miałem okropnie brudne stopy. Uleczyć duszy zhańbionej śliną nie zdołasz, młodzieńcze. Na prawdziwego wojownika ścieżkę wejść można poprzez poznanie arkanów sztuki walki. Ryjitsu! Zabawny jesteś jak na ryjówkę. Mam cię nauczyć naparzać się, czy nie? Możesz. Swemu węchowi zaufaj. Poszukiwanie orzecha wiedzy to etap pierwszy. Ryjitsu! Odnalazłeś go! Niniejszym uznaję cię za członka bractwa imienia ojca Ryjcyka! Witamy ciebie, nowy Ryju! O, Rajuś! Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć 700 braci! Pochyl głowę przed boskim artefaktem zagłady zwanym Kolec Śmierci! Wiedz, bracie wszelako, że Ryjcyka bractwo w przyszłości w potrzebie wezwać cię nie omieszka. Czy przybędziesz? Dobra, spoko. Wyczesto wzywamy. A myślałeś, że ile będziemy czekać? Krótko mówiąc, jesteś tajemniczym tym obcym, wybrańcem, który zwycięży w GBZW. Głównej bitwie ze wszystkimi. Jestem tym obcym? I nie powiesz o tym nikomu. Gdzieś ty się podziewał? Pytania, pytania, pytania! Innych też inwigilowałeś podstępnie? O, jesteś sprytny! Ale nie zmusisz mnie do gadania, mam gębę na kłódkę! Dobra! Spotkałem mistrza ryjówek, nauczył mnie ryjitsu i mamy zwyciężyć w GBZW! W GBZW? George, małpy też będą uczestniczyły w głównej bitwie ze wszystkimi! A to znaczy, że będziemy walczyć przeciwko sobie! George nie chce się tłuc z małpą! Chodź, George! Najwyższy czas, żebym ci kogoś przedstawił. Dlatego potrzebujemy twej mądrej rady. Och, wielki mistrzu wolny od wszy. Ten, który nie ma owłosienia na plecach, jest tajemniczym tym obcym, wedle tradycji. A taki jest George. Ty nie masz sierści. O, a ja potrafię wydać taki śmieszny dźwięk spod pachy. Nie! Tajemniczy ten obcy, jak mówi księga, pozna sztukę... Bananaty! Brzmi świetnie, ale byłem już w bractwie imienia ojca Ryjcyka dzisiaj. Ej, bananaty! Choć w sumie to nie przeszkadza. Dalej, tajemniczy obcy! Bananaty! A, przyzwoicie. Witamy! W tajnej loży małpońskiej! Tak! Spisałeś się, bracie Marło! Dzięki! Nadszedł czas, by okazać tajemniczemu obcemu piekielne szczypce zagłady! Kurczę! Ukłuć się można by!
Moc w nich ukryta pomoże ci wygrać w GBZW, bracie! Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, George. Mówiłeś, że zamierzasz walczyć na czele ryjówek przeciwko małpom? Tak. Ale z drugiej strony chcesz walczyć na czele małp przeciwko ryjówkom. Aha. Czy w takim razie nie powinieneś się sam załatwić? O, sam ze sobą sobie na pewno poradzę. Banana! He! O, jesteś tajemniczym tym obcym, który weźmie udział w głównej bitwie ze wszystkimi? A, obcym tak, ale tajemniczym już nie. W księdze dziewczyn z dżungli jest napisane, że tajemniczy ten obcy wygra za nas główną bitwę ze wszystkimi. Tak jest w supertajnej tysiącletniej Biblii Bractwa Sióstr. George, jesteś ważny. O, a mówiłam ci, nosimy eleganckie stroje. Jeśli wysuszysz włosy i nie rozdwoją ci się końcówki, przyjmiemy cię do tajnego tysiącletniego Bractwa Sióstr. Spróbuję! O, on jest super! O, szanowne drzewo losu! George zada ci zaraz kilka paskudnych pytań. Dlaczego wszyscy chcą się bić ze wszystkimi? I jak można ich powstrzymać? I o, kiedy będę miał wreszcie w domku kablówkę? Nie odpowiesz mi? Stój, kto idzie? O, ciekawe. Dziwne, tajemnicze oczy wypiące zza krzaka. No dawaj, strzelaj. Kim jestem? O, wujek Lucek? Wizytówka. Jest czysta. Ponieważ jestem... Jestem... Tajemniczym... Tajemniczym... Obcym! Obcym, tym obcym! Jeny! Skoro jesteś tajemniczym tym obcym, to znaczy, że George nie musi się tłuc ze znajomymi, ani ze sobą! To wszystko twoje! Uważaj tylko, nie skrzywdź nikogo za bardzo! Oszczędź ich w głównej bitwie ze wszystkimi! Tak, dzięki! Słuchaj! Nie ma żadnej głównej bitwy ze wszystkimi! Nie ma! Przeznaczeniem tajemniczego obcego jest przekazać temu, którego imię nie jest nikomu znane, tajemnicę, której nikomu nie można przekazać. Nadeszła chwila prawdy. Główna bitwa ze wszystkimi. Bractwo Ryjówek, Loża Małpońska i Bractwo Sióstr spotkały się, by omówić konflikt. Dziś mają rozwiązać kwestię ostateczną, Tylko kto wie, jaka to kwestia? Przybył nasz tajemniczy obcy! Hurra! Chciałaś powiedzieć wasz obcy, czyli nasz obcy przybył, prawda, George? Kłopotać nie godzi się naszego tajemniczego obcego. Pamiętasz jeszcze zasady Ryjjitsu, George? On jest nasz! George z nami jest! Już ja wam wysuszę włosy! Uspokójcie się. Zaszła pomyłka. Okazało się, że tak naprawdę to nie ja jestem tajemniczym tym obcym. Przyszła do mnie jedna żaba. Wielkie gały, tajemnicza, że ho-ho. No i dziwna bardzo. Polubicie ją. Próbujesz nas czymś zająć? Przykro mi, że przeze mnie straciliście czas, ale przynajmniej wiadomo, że nikt nie dostanie batów, bo to pomyłka. Jesteś pewny? Dajcie baczność, ale już! Czuję się przyparty do chatki. Dzięki temu, czego mnie nauczyliście, dam wam lekcję, którą zapamiętacie na zawsze. A! Czyli będzie bitwa ze wszystkimi. Nareszcie! Nie ociągaj się, George! No i przekręciliście starożytną tajemnicę. Grillowanie hamburgerów ze wszystkimi. Właśnie, śmieszne, co?
No a tajemniczy obcy mógłby dostać burgera z komarów z cebulą na dodatek? Hamburger z komarów z cebulą raz! Tak to właśnie było. Dawni wrogowie przysięgli spotykać się co roku na tarasie pokoju, by spożywać ze wszystkimi boskie grillowane burgery.